Podczas 12 spotkań będziemy wędrować po tych krajach i oglądać miejsca związane z Biblią, ale nie tylko. Zobaczymy wiele miejsc historycznych i współczesnych. Oczywiście podczas tak krótkich spotkań nie pokażę wszystkiego, ale rzeczy najważniejsze na pewno. Wszystkich zachęcam do lektury miesięcznika Znaki Czasu, gdzie jest też taka rubryka, która nazywa się Kraje Biblijne. I tutaj możecie znaleźć moje artykuły. Opisuję miejsca związane z Pismem Świętym. Polecam również książki dotyczące tej tematyki. Napisałem ich ponad 50, niektóre dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. Zatem rozpoczynamy naszą wędrówkę. Dzisiaj zrobimy sobie krótką przebieżkę po Grecji. A nie będzie to łatwe, bo Grecja ma tyle interesujących miejsc i mnóstwo zabytków. Samych zamieszkałych wysp jest 150. Sami więc Państwo widzicie, że możemy tylko wspomnieć niektóre miejsca i wydarzenia. Zaczynamy od Aten, największego miasta i stolicy Grecji. Nad Atenami góruje Akropol, w starożytności jedno z najważniejszych i najświętszych miejsc, a dzisiaj najważniejszy zabytek. To tutaj znajdują się takie świątynie jak Partenon, to świątynia Ateny, czy Erechtheion. Największa świetność Aten przypada na V wiek przed naszą erą. To tutaj, gdzie widzimy te tereny zielone, znajdowało się starożytne miasto. Na drugim planie widać współczesne Ateny. W V wieku przed naszą erą żyły takie wielkie postaci jak Perykles, który był prawodawcą, Fidiasz, rzeźbiarz oraz Sokrates i Platon, którzy byli filozofami. A wszystkim, jak wierzono, rządzili bogowie na Olimpie, na czele z gromowładnym Zeusem, a my jesteśmy właśnie u podnóża Olimpu, wejdźmy więc wyżej. Proszę Państwa, na Olimp składa się właściwie kilka szczytów. Bardzo często, tak jak na tym zdjęciu, pokryte są mgłą, stąd starożytni wyobrażali sobie, że było to miejsce niedostępne dla śmiertelników. To tutaj według mitologii bogowie spożywali ambrozję, czyli pokarm bogów. To tutaj prowadzili spory i romansowali. Tutaj płodzili kolejnych bogów. Tak za bardzo nie mieszali się do spraw ludzi, a jeśli już, to romansowali z ziemskimi kobietami, płodząc herosów, czyli półbogów. Zanim jeszcze Ateny otrzymały swoją nazwę, mitologia mówi, że bogowie zdecydowali, iż ogłoszą konkurs dla bogów. Ten bóg, który da mieszkańcom miasta najlepszy upominek, zostanie patronem miasta, które też zostanie nazwane od jego imienia. Do konkursu stanęło dwoje bogów, Posejdon i Atena. Posejdon uderzył trójzębem w skałę i wytrysnęło źródełko, ale niestety słonej wody, zupełnie nieprzydatne ludziom. Natomiast Atena podarowała mieszkańcom miasta krzew oliwny i bogowie uznali, że Atena dała lepszy prezent, więc miasto nazwano Atena i bogini została jego patronką. W podzięce wybudowano Atenie wielką świątynię, w której Fidiasz stworzył olbrzymi posąg bogini. Posąg ten później został zniszczony przez Turków. Gdy się zwiedza Akropol, przewodnik czasem pokazuje ten krzak, który widzicie Państwo na zdjęciu przy Erechtheionie, i mówi, że to właśnie ten krzak podarowała Atena. Tak naprawdę posadzili go Amerykanie po II wojnie światowej. Erechtheion był najważniejszą świątynią na Akropolu. To tutaj stoją słynne kariatydy, podtrzymując daszek swoimi głowami. Niestety są to cementowe kopie, zatem powstaje pytanie, gdzie są oryginały.
Pięć z nich znajduje się w Muzeum Ateńskim, a szósta, najładniejsza, w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Na zboczu Akropolu znajduje się amfiteatr, właśnie widoczny na tym zdjęciu, który zachował się w doskonałym stanie. Na tym zdjęciu widzimy przygotowania do wystawienia Jeziora Łabędziego. Przed laty słuchałem tam koncertu fortepianowego w niezwykłej scenerii. A na Agorze spotykamy świątynię Hefajstosa z V wieku przed naszą erą. Mamy zatem pojęcie, jak takie świątynie wyglądały. Wyobraźmy sobie, jak tymi ulicami tutaj przechadzał się Sokrates i uczył ludzi cnoty. Kiedy dowiedział się, że wyrocznia delficka ogłosiła go najmądrzejszym z ludzi, chciał to sprawdzić, zadając ludziom wiele pytań. I doszedł do wniosku, że on wie to, iż nic nie wie, a inni myślą, że wiedzą to, czego nie wiedzą. Na Areopagu w roku 51 lub 52 doszło do spotkania Pawła z Tarsu, zwanego później świętym Pawłem lub apostołem Pawłem, pierwszego chrześcijańskiego filozofa, z epikurejskimi i stoickimi filozofami Aten. Słuchali go do momentu, gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Tego bowiem pojąć nie byli w stanie. Szczególnie dla epikurejczyków życie toczyło się tutaj i teraz. W Atenach na chrześcijaństwo nawróciło się zaledwie kilka osób, ponieważ większość była pod wpływem tychże epikurejczyków. Dużo lepsze efekty osiągnął Paweł w innych miastach: Filipi, Tesalonice, Berei czy Koryncie. Pierwszą Europejką, która przyjęła chrzest, była niejaka Lidia z Filipi, która handlowała purpurą. W Koryncie powstały dwie potężne gminy chrześcijańskie. Nawracało się też wiele tak zwanych cór Koryntu, ale nie były to prostytutki w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Były to kapłanki, które uprawiały tak zwany nierząd sakralny ku czci bogów. Proszę Państwa, większość religii starożytnych zasadzała się na seksie, a na przykład nabożeństwa ku czci Boga, Boga wina, nazywano libacjami. Dzisiaj dla turystów jest przygotowanych wiele atrakcji, na przykład przejażdżki dorożką wokół Akropolu. Turyści też mogą zabierać drobne kamienie z Akropolu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wielkie wywrotki przywożą kamienie z kamieniołomów i rozrzucają po Akropolu. Także niekoniecznie turyści wywożą te starożytne kamienie. Bardzo ciekawym zjawiskiem kulturowym jest podejście Greków do sportu. Panathinaikos jest najsłynniejszym klubem sportowym w Atenach. Grało w nim wielu polskich piłkarzy, najdłużej Krzysztof Warzycha. Pracowali tam również polscy trenerzy, zresztą nie tylko w tym klubie. Proszę Państwa, Grecy stworzyli przecież igrzyska olimpijskie. Starożytne odbywały się w Olimpii ku czci Zeusa, ale były też igrzyska sportowe w innych miastach. Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach na tym stadionie, który Państwo widzicie na zdjęciu, w roku 1896. Na stulecie igrzysk Ateny chciały zorganizować zawody olimpijskie w roku 1996. Niestety zwyciężyła komercja. Ateny przegrały z Coca-Colą i olimpijczycy pojechali do Stanów Zjednoczonych. Ateny gościły sportowców z całego świata dopiero w roku 2004. Tak wyglądała maskotka z tych igrzysk. Turyści najchętniej odwiedzają dzielnicę o nazwie Plaka. Tu jest wiele restauracji, kafejek, przed południem jest jeszcze wiele wolnych miejsc, ale wieczorem trudno o wolny stolik. Plaka znajduje się blisko Akropolu. Po zejściu z góry przyjemnie jest napić się czegoś, ewentualnie coś zjeść,
A kuchnia grecka ma przecież wielu smakoszy. Tutaj także można kupić wiele pamiątek. Najwięcej było ich w roku olimpijskim. W tym miejscu musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz. Grecy nie nazywali igrzysk olimpijskich olimpiadą. Olimpiada to był 4-letni okres pomiędzy igrzyskami. Turystyka jest bardzo ważną gałęzią greckiej gospodarki, ponieważ przez większość roku jest ciepło, a nawet bardzo ciepło. Przyjeżdża tam wielu miłośników słońca i greckich zabytków. Ceny nie są zbyt wygórowane, stąd przyjeżdża również wielu Polaków. No a tam, gdzie turyści, tam również gołębie, jak na tym zdjęciu. Na ulicy można posłuchać muzyki. Proszę zwrócić uwagę, że jeden z muzyków gra na tak zwanej fletni Pana. Ale to nie chodzi o tego Pana, o Jezusa czy Boga. Pan to był bożek grecki, który podobny był do kozła, był gejem i pedofilem. Lubił małych chłopców. No ale instrument gra pięknie. Dzisiaj dla dzieci i dorosłych kursuje kolejka, którą można zwiedzać wiele miejsc. A to najważniejszy budynek w mieście, siedziba parlamentu. Tam zapadają najistotniejsze decyzje dla Grecji. Na placu przed parlamentem odbywają się różnego rodzaju manifestacje. Grecy bardzo lubią manifestować i strajkować. Przed parlamentem, co widzimy na tym zdjęciu, odbywa się uroczysta zmiana warty. Niektórym najbardziej się podobają te kalesony żołnierzy, w których występują. Przenieśmy się też na targ. Popatrzmy na te ryby tak pięknie ułożone na lodzie lub ośmiornice, które tutaj widać. Kiedyś w 40-osobowej grupie podczas wycieczki po Grecji miałem 11 wegetarian, dla których zamówiliśmy posiłki bez mięsa. Jakież było zdziwienie, kiedy wszyscy, co jedzą mięso, dostali na obiad kurczaka, a wegetarianie dostali ośmiornicę. Bo to, jak tłumaczono nam, przecież owoce morza, ale to też mięso. A to już są prawdziwe owoce, nektarynki po 35 centów za kilo. Proszę Państwa, zanim zacząłem moje wyjazdy do krajów śródziemnomorskich, a było to 35 lat temu, myślałem, że są tylko dwa rodzaje oliwek, jasne i ciemne. Proszę mi wierzyć, co widać tutaj również, że jest ich dużo więcej. No a grecka chałwa jest jedną z najlepszych na świecie. Przenieśmy się poza Ateny. Najpierw odwiedzimy Termopile, miejsce heroicznych walk Greków. Często studenci mnie pytają, dlaczego greccy wojownicy nie nosili majtek. Odpowiadam, że przyczyna jest bardzo prosta. Majtki wymyślono dopiero w XVIII wieku. W meteorach natomiast znajdują się prawosławne klasztory wybudowane na tak zwanych maczugach skalnych górujących nad miejscowością Kalambaki. Legenda mówi, że święty Atanazy wzbił się na skrzydłach orła i założył pierwszy klasztor zwany Wielkim Meteorem w roku 1336. W sumie powstały 24 klasztory, dzisiaj czynnych jest tylko kilka. Obecnie można do nich dojechać, ponieważ wybudowano drogę, ale kiedyś materiały i ludzi wciągano na linię. Zawsze przy zwiedzaniu pada pytanie, jak często zmieniano taką linę. I zawsze pada odpowiedź, że zmieniano ją, gdy się urwała. Klasztory były znakomitym miejscem do ukrycia podczas różnych wojen. Swego czasu były tam również zgromadzone ogromne bogactwa. Do Grecji przyjeżdża sporo turystów, również z Polski. Tylko w Grecji jest to możliwe, by mieszkać w hotelu Pantheon przy ulicy Arystotelesa. Proszę Państwa, na wzór słynnych rzymskich Bocca della Verità, czyli ust prawdy, stworzono greckie, gdzie można sobie powróżyć, oczywiście za odpowiednią opłatą. U góry na ekranie, tutaj Państwo popatrzcie na to zdjęcie, wyświetla się odpowiednia wróżba.
No, turysta może też udać się do Meliny, tak nazywa się jedna z kawiarn, albo odwiedzić tawernę o nazwie Castro. Restauracje, kawiarnie i sklepy czynne są nawet do godziny drugiej w nocy, a jak trzeba, to jeszcze dłużej. No, można ewentualnie pójść do kościoła. Proszę Państwa, religią dominującą w Grecji jest prawosławie. Przy tej kościoły są prawosławne. Po podziale chrześcijaństwa na zachodnie i wschodnie Grecja pozostała pod wpływem tego drugiego. Stąd we wszystkich kościołach można spotkać przepiękne ikony. Powszechnie uważa się, że najbardziej piękne są właśnie w samej Grecji. No ale, proszę Państwa, przenieśmy się jeszcze dalej. Najbardziej chyba malowniczą wyspą jest Santorini. Stąd 80% greckich kartek pocztowych pochodzi stamtąd. Jest to wulkaniczna wyspa, a wulkan nieraz w historii dawał o sobie znać. Najtragiczniejszy wybuch miał miejsce w starożytności, po którym fala tsunami o wysokości 60 metrów dotarła do Krety, gdzie zniszczyła pierwszą europejską cywilizację, czyli tak zwaną cywilizację minojską. Na Santorini, jak zresztą w całej Grecji, dominują kolory biały i niebieski, co na tle lazurowego nieba prezentuje się doskonale. No a dzwony przy kościołach potrafią wygrywać melodię. Każdy z właścicieli w specjalny sposób przystraja swój dom. Kreta jest też największą grecką wyspą, niekiedy nazywa się ją małym kontynentem. To tutaj, jak już wspomniałem, w starożytności rozwinęła się najstarsza cywilizacja europejska, cywilizacja minojska, pochodząca od legendarnego króla Minosa. To tutaj zrodził się mit o Minotaurze, pół byku i pół człowieku. Minojczycy budowali przepiękne pałace i dbali o wysportowaną sylwetkę. Możemy tutaj oglądać odrestaurowany fragment jednego z pałaców, a archeolodzy w dalszym ciągu prowadzą swoje prace. Wszystko to można oglądać na żywo. Oto odkryta sala tronowa. Na pierwszym planie widzimy tron królewski wyciosany z kamienia. Być może siedzenie w upale na kamieniu ma swoje dobre strony. Na Krecie też jest najdłuższy w Europie suchy, czyli nierzeczny wąwóz o nazwie Samaria, ale proszę nie mylić go z krainą w Izraelu. Jego długość wynosi 18 km. Większość wiedzie po takich właśnie kamieniach, jakie widać na zdjęciu. Nazwa pochodzi od znajdującej się w środku wioski Samaria, która do lat 60. ubiegłego wieku była zamieszkana. Dzisiaj nikt już tam nie mieszka. Na pamiątkę swojej wędrówki przez Samarię turyści ustawiają takie ludziki zrobione z kamieni. Co pewien czas słupki pokazują, ile mil przeszliśmy, a ile jeszcze zostało do pokonania. W wąwozie żyją dzikie kozy zwane krikri, bardzo zaprzyjaźnione z turystami i żebrzące od nich jedzenie. Gdy przy stołach turyści rozkładają jedzenie, kozy przychodzą natychmiast i kładą swój pysk na stół lub przytulają się do nich. Proszę Państwa, przeszedłem ten wąwóz. Po przejściu moje adidasy nie nadawały się już więcej do użytku. Zimą wąwóz jest zamknięty, ponieważ spływająca z gór woda zalewa go i nie da się tam chodzić. Latem też potrafi być niebezpiecznie. Kilka lat temu dwoje polskich turystów pobłądziło i zmarło z wyczerpania, a temperatura potrafi sięgać 50 stopni Celsjusza. Na Krecie też jest bardzo ciekawa zatoczka, która nazywa się Kaloi Limenes, czyli piękne przystanie, do których przybił statek wiozący apostoła Pawła do Rzymu. Wpadnijmy również na chwilę na wyspę Kos. Oto zamek Joannitów, późniejszych rycerzy maltańskich, którzy swego czasu kontrolowali kilka wysp greckich.
Zanim przybyli na Maltę, swoją główną siedzibę mieli na Rodos. Wypędzeni zostali przez Turków osmańskich. Była to ich już trzecia siedziba po Jerozolimie. Z Wysp Greckich także ich wyparto. Zatem z woli cesarza Karola osiedlili się na Malcie. Na wyspie Kos, jak zresztą w całej Grecji, jest wiele starożytnych pamiątek. Pamiętajmy, że w starożytności Grecja nie stanowiła jednego państwa. Była podzielona na poleis, w liczbie pojedynczej to jest polis, czyli państwa miasta. Dwa najsłynniejsze to Ateny i Sparta. Zmęczony turysta może sobie odpocząć wśród nich, musi tylko uważać, żeby nie oberwać w głowę taką małą kolumienką, jak widzimy na zdjęciu. Na wyspie Kos działał Hipokrates, ojciec medycyny. Oglądamy pozostałości po jego sanatorium. To on poddał ważną myśl, która znajduje się w lekarskiej przysiędze, nazwanej od jego imienia, aby przede wszystkim nie szkodzić. Ta budowla i dzisiaj robi wrażenie. Leczono wodą, słońcem i ziołami. Hipokrates twierdził, że chorobę można wyczytać z twarzy człowieka. Jego współpracownicy między innymi tworzyli protezy kończyn. Hipokrates również określił, że są cztery charaktery ludzkie: choleryk, sangwinik, flegmatyk i melancholik. Starożytnym Grekom zawdzięczamy jeszcze wiele innych rzeczy, między innymi demokrację, filozofię, teatr, poezję czy igrzyska sportowe. Proszę Państwa, a teraz czas na kwestie biblijne, których w Grecji też było sporo. Mianowicie zaczynamy od Areopagu. Wspomniałem poprzednio, że tam znalazł się apostoł Paweł, który dyskutował ze stoikami i epikurejczykami. Epikurejczycy to byli prekursorzy takiego prądu zwanego hedonizmem, czyli brać z życia wszystko to, co przyjemne. Stąd, kiedy mówił o zmartwychwstaniu, to bardzo im się to nie podobało. Proszę Państwa, pierwszym miastem, do którego w ogóle Paweł dotarł w Grecji, to była miejscowość Filippi. Otóż było to starożytne miasto greckie, następnie kolonia rzymska w pobliżu wybrzeży Morza Egejskiego. Nazwa została nadana przez Filipa Macedońskiego, który je rozbudował. I tam właśnie dotarł Paweł. Jeżeli mówimy o Filipi, to przynajmniej z historii jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć, że w roku 42 przed naszą erą w pobliżu miasta wojska Antoniusza i Oktawiana, Augusta, zwyciężyły siły zabójców Cezara, czyli Brutusa i Cassiusza. Bitwa odbyła się pod Filippi. I tutaj swoją działalność misjonarską rozpoczął apostoł Paweł. Zaczął od działalności wśród lokalnej gminy żydowskiej. Było to w roku 49 bądź 50, w czasie jego drugiej podróży misyjnej i oczywiście powstała tutaj wspólnota chrześcijańska. Paweł odwiedził to miasto jeszcze dwukrotnie, w roku 56 i 57, a list do Filipian, czyli do wyznawców tego kościoła w Filipii, datowany jest na lata 54-55 i pokazuje wyniki nauk przez niego głoszonych. W tym okresie miasto, znacznie już powiększone, przeniosło się, rozciągnęło się, można powiedzieć, bardziej na równinę. U stóp położonej dawnej twierdzy, czyli Akropolu. Proszę Państwa, to co oglądacie na tym slajdzie, to jest miejsce chrztu Lidii. Lidia była pierwszą Europejką, która została chrześcijanką. Kim była Lidia? Lidia była taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, businesswoman, która zajmowała się handlem purpurą, ale to nie była taka kobieta z bazaru, tylko handlowała purpurą w całym Cesarstwie Rzymskim. I to właśnie stało się w Filipii. To było pierwsze miejsce, gdzie pojawił się apostoł Paweł. Potem udał się do Tesaloniki. Tesaloniki dzisiaj po polsku nazywają się Salonikami.
Zostało to miasto założone w roku 315 przed naszą erą przez króla Macedończyków Kasandra i nazwane na cześć jego żony Tesaloniki, która była przyrodnią siostrą Aleksandra Wielkiego. Saloniki stały się jedną z czterech stolic cesarstwa, a za panowania jego następcy Galeriusza nabrały wielkiej pozycji wojskowej. Proszę Państwa, w mieście powstała jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, do której święty Paweł skierował dwa ze swoich listów. Miasto było również miejscem urodzenia i początkowej działalności Cyryla i Metodego. Potem spotykamy Pawła w miejscowości Berea, dzisiaj to miasto nazywa się Veria, w rejonie Macedonii Środkowej. Dzisiaj to miasto liczy około 50 tysięcy mieszkańców. Kiedyś nie było tak liczne, ale odgrywało ważną rolę. Tam Paweł spotkał Żydów, którzy bardzo uważnie słuchali tego, co mówił i sprawdzali to, co mówił. Stąd Paweł powiedział, że oni byli zacniejsi niż ci w Tesalonice, dlatego że byli bardzo sumienni w czytaniu Słowa Bożego i w sprawdzaniu tego, co Paweł mówi, no i wprowadzaniu tego wszystkiego w życie. Działalność apostoła Pawła nie trwała jednak długo w Berei, dlatego że z Tesaloniki przybyli fanatyczni Żydzi z zamiarem wzniecenia rozruchów. Już tam, w Tesalonice, występowali przeciwko niemu i przyszli także tutaj, aby mu znów dokuczać. Proszę Państwa, jeszcze warto wspomnieć, myślę, że wtedy Paweł odpłynął do Aten, na miejscu pozostawił Sylasa i Tymoteusza, którzy dalej pracowali w Berei, w Tesalonice i troszczyli się o nowych chrześcijan, a wśród towarzyszy w trzeciej podróży misyjnej Pawła znalazł się również Sopater, chrześcijanin pochodzący z Berei. No i wreszcie Korynt. Drodzy Państwo, w starożytności Korynt był bardzo ważnym greckim miastem, polis, leży nad dwoma morzami, Jońskim i Egejskim. I wydawałoby się, że tutaj Paweł będzie miał ogromny problem z głoszeniem Ewangelii, dlatego że szeroko uważana była tak zwana prostytucja świątynna. Ale co się okazało? Okazało się, że nawet te córy Koryntu nawracały i stawały chrześcijankami. Tutaj również odbywały się igrzyska istmijskie. No a działalność apostoła Pawła była na tyle skuteczna, że założył dwie potężne gminy chrześcijańskie. W roku 146 przed naszą erą Korynt został zburzony przez Rzymian, następnie odbudowany w roku 46. Gdy przypomnimy sobie, jak Paweł czuł się po wizycie w Atenach, kiedy niewielu go słuchało i niewielu chciało się nawrócić, to dopiero w Koryncie zrozumiał, że można pozyskać wielu ludzi dla Chrystusa. Współczesnym Grekom możemy podziękować za otwartość i gościnność, zatem warto wybrać się do Grecji. Gdyby ktoś z Państwa chciał poczytać więcej na ten temat, to polecam moją książkę na temat starożytnej Grecji, historia, filozofia, religia.